jesteśmy przed obiektem niezwykle rzadkim na terenie Warmii i Mazur. Pomogą mi tu moi koledzy przewodnicy. Sławek, ile mamy synagog zachowanych na terenie Warmii i Mazur? Bardzo niewiele. Czyli? Nie więcej niż 5. Nie więcej niż 5. To jest jedna z nich. Jest jedna w Barczewie, jest jedna w Kętrzynie, w Grągowie, w Dąbrównie i tutaj. No czyli mamy 5 dokładnie. Proszę Państwa, to jest budynek, który powstał w 1868 roku i rzeczywiście w czasie Nocy Kryształowej budynek został splądrowany. Wyposażenie zostało wyrzucone na zewnątrz. Podobny zresztą los spotkał synagogę Iławską. Ta synagoga, która mieściła się na dzisiejszym placu, gdzie mamy niezagospodarowany plac, dawny plac węglowy przy Iławskiej kotłowni, to miejsce, gdzie była kiedyś oczywiście też synagoga. Niemcy, tak jak synagogę, co widać, Suską, tak i Iławską, jej nie spalili. Wyposażenie zostało wyrzucone na zewnątrz, w zasadzie wyniesione. Nie należy traktować Niemców jako barbarzyńców totalnych. Ta wyposażenie synagogi, tej Suskiej, jak i Ławskiej, są wyniesione i poproszono o zabranie tego. Synagoga, wyposażenie i Ławskiej, i Suskiej synagogi zostało wywiezione do Torunia i później dalej do innych gmin żydowskich w Niemczech. Zresztą taka ciekawostka, to wyposażenie i Ławskiej synagogi zostało odtworzone i kilka lat temu gościło ono w Iławskim Kinoteatrze Pasja. Mianowicie dostały wykonane repliki tej wyposażenia synagogi przez młodzież miejscowości chyba Zenden i dzięki staraniom pana Sewena Szczepańskiego trafiły one na krótką wystawę do Iławy. Ta synagoga po splądrowaniu, po wyniesieniu z niej została przeznaczona na zupełnie inne cele, natomiast w okresie powojennym, w latach 80. ta synagoga służyła jako miejsce, gdzie odbywały się zajęcia miejsko-gminnego Domu Kultury. Tutaj dzieciaki przychodziły, były warsztaty modelarskie, warsztaty, gdzie dzieciaki uczyły się malować, inne rzeczy. Natomiast gdy w roku 1992 spłonął budynek miejsko-gminnego Domu Kultury w Suszu, tu przeniesiony został w całości i jak mawiali mieszkańcy Susza, kultura zawitała do Żydów. Tutaj był cały gminny, miejsko-gminny ośrodek kultury w Suszu. Po wyremontowaniu wróciło na swoje miejsce, natomiast w 1994 roku znowu on przeszedł jako budynek w zasadzie niczyj. W 1997 roku budynek wpisano na listę zabytków, a rok 2001, bardzo ważna data, ponieważ budynek ten został przekazany, i teraz żebym użył dokładnie komu, został on przekazany i przejęty przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Państwa, ten budynek jest tak naprawdę w ich gestii do dnia dzisiejszego. Państwa, budynek zbudowany na dwóch parcelach dzisiaj tak naprawdę niezagospodarowany w żaden sposób. W 2008 roku gmina żydowska czyniła rozmowy, czyniła starania o przekazanie tego budynku, użyczenie go, może tak, gminie Zielonoświątkowców z Iławy. Też to nie zostało dokonane i na dzień dzisiejszy budynek po prostu, no co powiedzieć, no niszczeje. Niewykorzystywany, nieużywany, niepodgrzewany, w jakiś sposób niszczeje. Zresztą to jak moi koledzy przewodnicy wspomnieli, rzeczywiście taka sama historia dzieje się z synagogą w Dąbrównie. Też jest niewykorzystana, też, a szkoda, bo jeszcze przynajmniej wnętrze można było wykorzystać, bo to jest naprawdę, proszę Państwa, podpiwniczone, dobra cegła, zaizolowana, nie ma tam wilgoci, więc w jakiś sposób można byłoby to wykorzystać. Proszę Państwa, można podejść troszeczkę bliżej, popatrzeć na tą, na synagogę. Nie mamy niestety zdjęć z zewnątrz, zdjęć wewnątrz. Podobna synagoga. A, i tablica informacyjna, tak, oczywiście, tutaj można sobie zrobić zdjęcie. Proszę Państwa, synagoga podobnie, w zasadzie lustrzane odbicie tej synagogi jest w Mrągowie. I taka ciekawostka, różni tylko te dwie rzeczy, mianowicie te dwa okienka.
synagoga w Rągowie, w tym samym miejscu nie ma okienek, tylko ma miejsce, gdzie były umiejscowione, umiejscowiony był dekalog. To były pierwsze trzy najważniejsze przykazania tam, reszta siedem pozostałych. Tu mamy dla odmiany po prostu okienka.